Panie pośle, ostatnie to pytanie jest po prostu, w programie. My załatwiliśmy to, co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Stowarzyszenie Koliber. Ale ma pan rację, panie deputowany, PiS dokonał cudu. Mianowicie Jarosław Gowin, jak i Janusz Korwin-Mikke przemówili jednym głosem, podsumowując nowy program gospodarczy PiSu jako populizm i socjalizm. Nie dość, że chcecie się wycofać z jednej z nielicznych dobrych reform waszych rządów, to znaczy przywrócić trzeci próg PiTu na 39%, to jeszcze zgadzacie się z rządem Donalda Tuska w durnym pomysłem ozusowania, oskładkowania umów cywilnoprawnych, co spowoduje automatycznie wzrost kosztów pracy około 7% i wzrost bezrobocia, jak już to ekonomiści wyliczyli. Jakim cudem wy się nazywacie partią prawicową? Panie pośle, proszę pana, odpowiedź. Ja powiem tyle. Inna była sytuacja państwa wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość obniżało podatki, realizowaliśmy postulat partii prawicowej. Przypomnijmy, Platforma powstała i wygrywała wybory pod hasłem obniżymy podatki, a w rzeczywistości podatki podwyższyła. My teraz, dzisiaj jest inna sytuacja, przejmujemy państwo zrujnowane, przejmujemy państwo po... To będzie państwo przejęte po 8 latach rządów Platformy i PSL-u. Najbogatsi, my sięgniemy do tak zwanych głębokich kieszeni. Do kieszeni najbogatszych. Janusz Wojciechowski był państwa i naszym gościem.